Zdrowia, szczególnie dla palaczy papierosów, no i wdychaczy najróżniejszych cukierkowych, nikotynowych zapaszków. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, szaleństwo z nikotyną i ze zwalczaniem nikotyny było już od lat. W zasadzie jest zakazywane w Ameryce, no to już mało kto pali papierosy. Zostało to wszystko zakazywane. Zaczynali od samolotów, no, od kin, od teatrów, od miejsc publicznych, od miejsca pracy. 5 metrów od wejścia, 10 metrów od wejścia. 20 metrów od wejścia i tak dalej, i tak dalej. No i mniej więcej ludzie zrozumieli, że palenie nie jest dobre, no i rzucili dla zdrowia. No wiadomo, że jak się zaciąga i się kaszle przez godzinę, no to każdy normalny człowiek zrozumie, że to nie jest zdrowe i organizm mówi, że to nie jest zdrowe. Parę lat temu wygrali... No w zasadzie to było takie oskarżenie grupowe. Prawnicy zarobili 1/3, czyli oni zarobili tam ze 300 milionów dolarów, jak nie więcej. Ja nawet nie pamiętam ile, no miliardy były odszkodowań wszystkich tych firm Marlboro, nie Marlboro, cokolwiek tam robili. No i to były miliardy. Jest jeden taki znany prawnik, to on dostał 200 tysięcy za swoją opinię. Kartkę miał opinii, tam było chyba ze 100, 200 czy ileś słów, czyli jemu wyszło chyba po 1000 czy po 1500 za jedną literę w tym wszystkim. Także ścigali tych wszystkich od nikotyny, no bo powiedzieli, że producenci papierosów ukrywali pewne rzeczy i wiedzieli o szkodliwości tytoniu, a nie mówili. No i w zasadzie, jak wiadomo, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No i firmy w zasadzie tytoniowe wykończyli. To pojawiły się elektroniczne papierosy. Elektroniczne papierosy, no to w zasadzie nie są papierosy, no bo nie ma tam spalania jako takiego. No i to miał być cud. Miał być cud na resorach, no bo tam nie ma smoły, nie ma dymu, nie ma wysokiej temperatury, nie ma tego rodzaju rzeczy. No to zaczęli tłumaczyć, że wdychanie jest dobre. No ale jak człowiek sobie tak pomyśli, jakie wdychanie, tak? Jak taki powiedzmy górnik 100 czy 150 lat szedł do tej kopalni, kopał tym kilofem, stukał przez 2 godziny, wracał po 8-10 godzinach pracy czarny i się mył, i w tej misce, w której się mył, cała ta woda była czarna, a później sobie harknął z tych płuc i jak mu wypluł te gluty takie czarne tak samo, no to nie trzeba było być lekarzem, żeby wiedzieć, że choroba tych czarnych płuc istnieje i wszyscy wiedzieli, tyle tylko, że nie wiedzieli co robić, no i ludzie zarabiali, znaczy wiedzieli co robić, no można było jakieś tam maski czy szmaty nasikane, brali jakieś szale czy gaze i wodą sobie tam robili to jakieś takie filtry tymczasowe, no ale to było uciążliwe i to ludzie wdychali i efekty na następny dzień to nie były duże, no ale za 5 czy 10 czy 15 lat, no to ludzie umierali, no ale to ogólnie było wiadomo, że wdychanie czegokolwiek innego niż tlen jest niedobre, nawet oddychanie w jakiejś fabryce, gdzie jest dużo pyłu, jest niedobre, no i wszyscy to wiedzą, no ale niestety część zaczęła sprzedawać i te papierosy wyparowywujące, czy parujące, czy wdychające. No i wszyscy się rzucili na to. I to nie było to takie tanie, dosyć drogie. Marketing na te papierosy to był taki, że mówili po prostu, że to jest łatwa metoda, żeby się odzwyczaić od palenia nikotyny. No dużo ludzi się na to wzięło, no, a dużo ludzi się nie wzięło i palili, później wciągali, później wrócili do palenia. I teraz dorośli się zastanawiają, co robić. No dorośli powinni wiedzieć, że nie powinni palić od początku. W Ameryce udokumentowali tam 20-30 zgonów
takich oficjalnych, no i tam około 1000 osób jest chorych. Wszyscy zaczęli reagować. No i wszyscy zaczęli reagować, no i zaczynają pokazywać palcami co i jak. Wielu ludzi mówi, że to większość tych wdychaczy, no to miało jednak te THC, czyli to jest ten narkotyk z marihuany wysączony, ta cała esencja. I po prostu ludzie to wsysali, wdychali, no i w zasadzie albo umierali, albo się zaklajstrowali. Te tysiąc, półtora tysiąca tych ludzi chorych, no to właśnie z tym jest związane. Ciekawe, że niektórzy lekarze, specjaliści od płuc, mówią, że nie widzą przyczyny, że te wdychanie, no to trudno udowodnić, bo jest za mało danych statystycznych jeszcze, że te dane statystyczne z nikotyną, no to jest 50, 70, 100 lat ludzie wiedzą, a z tym wdychaniem nie jest. No. Skarżą też Chińczyków. Jest taka firma wielka Juul, ona ciężkie pieniądze zarobiła, ona poszła w public, czyli sprzedaje akcje na rynku, na giełdzie tej finansowej. No i oni od paru lat no to taką prowadzą taką kampanię, żeby młodzież nie paliła, że oni mówią, że żeby młodzież nie paliła, że to jest papierosy, są tylko dla dorosłych, którzy chcą się odzwyczaić. Problem w Ameryce jest taki, że w zasadzie palenie jest legalne, można kupić papierosy od 18 roku życia, a alkohol w zasadzie w większości Stanów jest od 21 roku. I najciekawsze, najbardziej dziwaczne jest to, że w wojsku jest taki sam zakaz. Można palić w wieku normalnym, czyli 18 lat, a wypić alkohol od 21 roku. Także, że ludzie mogą biegać, mogą być zabici, jeżeli są na linii frontu, mogą zabijać, kiedy są gdzieś na linii frontu, no ale piwa czy alkoholu wypić nie mogą. No i co robią? Palą. No i palą. I to jest taka kwestia, że wszystkie te firmy, szczególnie ten Juul, zaczął się koncentrować na ludziach, którzy ciągną, wdychają te wszystkie parowane smaki, bo się okazuje, że w armii 12% żołnierzy w piechocie, no bo nie ma danych dla marynarki, nie ma danych dla lotnictwa, ale w armii, w piechocie 11% pali, znaczy wdycha, a 7% pali. Normalnie w normalnym społeczeństwie takim standardowym, no to 5% wdycha, no i 10% powiedzmy pali papierosy, czyli jest troszeczkę odwrotnie, tak? Ponad dwa razy więcej żołnierzy pali niż normalnych, no i troszeczkę to 3% powiedzmy. No, dziwne to jest, tak? No, ale to jest część właśnie z tego, że dużo żołnierzy, jeden z filmików właśnie zrobiłem, że armia potrzebuje 70 tysięcy ludzi rocznie w kamasze wciągnąć. I jest to nerwowa praca na pewno. No i część tych ludzi znajduje uspokojenie właśnie w tym wdychaniu. Dużo stanów zaczęło zakazywać, część tylko takie perfumowane smaki, część wszystko, no ale w armii, w marynarce i w lotnictwie w sumie wszystkie zginęły. No przestali sprzedawać te wkładki do tych papierosów elektronicznych, to już jest oficjalne, tam Trump się też na ten temat wypowiedział, no i jest to jedna wielka afera, Część ludzi mówi, że w Chinach, szczególnie tam w tym Shenzhen, który jest tam naprzeciwko Hongkongu, no tam robią elektronikę, no ale tam wygląda na to, że tam jest największy przemysł i tam robią wszystko. Robią te podrabiane te kartridże, te wstawki do Juula, mają nawet napisy Juul i tak dalej, no ale to jest ta sama tradycja, co robili ten
Rolexy po 10 czy 15 dolarów i tłumaczą, dużo ludzi tłumaczy, że ci palacze po prostu palą nie wiadomo co, bo kupują hurtem nawet puste te wstawki, wsuwy, czy jak to tam się nazywa, te patrzy, po trzy. No i ludzie później wypełniają to czymś. Murzyni wygląda na to, że bardzo uwielbiają miętowe, te mentolowe smaki, ale wszyscy się obawiają, że te zakazy doprowadzą do tego, że będzie podziemny po prostu produkcja, no i że będzie przemyt i tak dalej, i tak dalej. No fakt jest faktem, że powiedzmy papierosy w Nowym Jorku z podatkami, z najróżniejszymi zezwoleniami i tak dalej, no to paczka kosztuje mniej więcej 11-12 dolarów, a na południu tam w Karolinie czy w Georgii, no to one kosztują po 2-3 dolary, tak? Także jest szmugiel. Rok czy parę lat temu była taka sytuacja, że policja tam kazała odejść sprzedawcy, który sprzedawał papierosy na sztuki, no bo on sprzedawał papierosa za dolara, także on miał z paczki 20 dolarów, a jak przeszmuglował powiedzmy z Virginii i zapłacił 4, no to miał 16 dolarów zysku. No i oni go tam ścisnęli, a że miał cukrzycę, że ważył 200 kilo i tak dalej, no to wykorkował. No i była to wielka afera. Także te papierosy, walka z nikotyną jest nieprawdopodobna. Teraz te narkotyki, marihuana, wielu federalnie jest ciągle nielegalna. Federalnie nie można tego palić. Praktycznie rzecz biorąc, pracodawcy mają prawo sprawdzić, czy ktoś ma w sobie zawartość tych środków marihuany, że mogą wywalić. No ale wsysanie tych różnych elektronicznych papierosów jednak przekonało dużą ilość ludzi, że to jest bezpieczne. No i wojsko szczególnie ze względów na ten młody wiek, ze względu na to, że tam nie mają co innego robić, palą, no i palić będą. Jest to ciekawe, całe te papierosy po prostu, no, przegrzało się, tak? Te elektroniczne papierosy się przegrzały, musiało to upaść. No, czarny rynek przypuszczalnie pozostanie, wiele sklepów, które zaczęły się otwierać z tymi papierosami, z elektronicznymi, z tymi gadżetami, z tymi przystawkami. To też to sporo poupada. Państwo i się zaczyna zabierać za produkcję, za tych producentów, którzy robią takie różne cukierkowe smaki, bo wygląda na to, że młodzież czy dzieciaki uwielbiają te smaki cukierkowo, truskawkowe i tak dalej. Chiny obiecały, że na Alibabie zaczną likwidować wszystkich tych, co tam sprzedają te rzeczy związane z spaleniem, no boją się. Chiny zaczęły jakoś tam reagować na to, co tam Ameryka żąda, czy coś mówi, no ale szmugiel zawsze będzie. Także zdrowia dla tych, co nie palą, a jeszcze więcej zdrowia potrzeba na tych, co palą albo co wdychają. Zdrowia wam wszystkim. Serwujesz? Dziękuję bardzo. Nie serwujesz. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Dziękuję jeszcze bardziej. Jak polecasz, to już jest super. Tu jest miejsce, możesz nacisnąć do subskrypcji. Dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego filmiku. Mam nadzieję, że nie będzie zdemonetyzowany.